Wychodzi na to, że użytkownicy FZ6 to porządne chłopaki, ponieważ praktycznie zawsze przyjeżdżają przygotowani z kompletem potrzebnych części. Ale o tym za chwilę. Co my tu mamy? No FZ6 rocznik 2008, przebiegu 44 tysiące, jakoś tak. No i standardowo, tak jak to w tym modelu bywa, przy około 40 tysiącach plus minus już zaczyna być słychać rozrząd, i tak też jest w tym modelu. Po nagrzaniu już coś tam troszeczkę szumi, coś grzechocze. No i co? No i trzeba to zrobić, no bo właściciel nie chce tak jeździć z takim już szumiącym rozrządem, a przy okazji zrobimy taki grubszy, powiedzmy, wiosenny serwis. Od razu zawory zajrzymy, zrobimy synchronizację TPS-a. Co tu jeszcze właściciel dał? Filtr powietrza wymienimy, uszczelka pod pokrywę, uszczelka pod dekiel prawy, tutaj świece wymienimy, dodatkowo są oczywiście uszczelki pod śruby pokrywy. I tutaj już właściciel dostarczył oryginalny łańcuszek rozrządu Yamahy, jak i oryginalny nowy napinacz łańcuszka rozrządu. Na koniec wymienimy już po wszystkim olej z filtrem. Dodatkowo gdzieś zrobimy taki przegląd ogólny motocykla. Sprawdzimy sobie główkę ramy i tu właściciel prosił, żeby podłączyć tutaj ten port USB od uchwytu po stacyjce, ponieważ jest podłączony pod akumulator. Jest tu co prawda przycisk do załączania, wyłączania, ale już się zdarzyło tak, że oczywiście się zapomniało tutaj właścicielowi i później był kłopot z odpaleniem motocykla. Ogólnie nie jest źle i wydaje mi się, że nie powinno nas tu nic jakiegoś większego zaskoczyć. Nie jest to motocykl mocno gdzieś zamęczony, zaniedbany. Robota jak to we FZ6, zakładam, że pójdzie gładko i przyjemnie. I obym się nie pomylił. Wcześniej po zakupie, bo właściciel go chyba ma już drugi rok, teraz leci trzeci, robił tam podstawowy serwis, wymieniał płyny hamulcowy, chłodniczy, nawet chyba robił synchronizację też zaraz po zakupie. A my sobie tutaj zajrzymy pod dekielek, zrobimy co trzeba, żeby miał teraz już przez dłuższy czas spokój i nie martwił się tutaj o sprawy eksploatacyjne, tylko śmigał na ile mu czas pozwoli. No to tyle. Dobra, pogoda nam się psuje, zaczyna kropić, bo ta wiosna taka jakaś kapryśna. Zabieramy sprzęt na warsztat, troszkę go jak zwykle ogołocimy, zajrzymy tu i tam i będziemy troszeczkę mądrzejsi. Jaki jest zakres, może sobie go jeszcze przed rozebraniem zrobił mu taką szybką diagnostykę, czy nie ma jakiegoś błędu, czy nic tam gdzieś nie zapisał, nie wypluwa, żeby później się nie zdziwić, czy to czasami nie ja nabroiłem, ale to tak poza konkursem. Dobra, szkoda gadania, szkoda czasu, jedziemy z tym tematem.